Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Ostatnio znaleźliśmy dosyć nieprzyjemnie wyglądającego nieboszczyka i stwierdziłem, że chyba najlepiej będzie użyć chwytaka. No jak lepsze stosowanie? Raczej nie ma lepszego. No jaja sobie robisz? Susan. Nie to nie. Dobra, idziemy dalej, Altana. No. Zobaczcie, co przyniósł mi kot. Holy moly, holy moly, holy moly, holy moly, holy moly. Oki. Było spojrzeć na Altanę. I kolejny respik. Czyli tak. Paniusia jest w Altanie. I Paniusia coś tam sobie dziarga. Tu nas jeszcze nie było. Radio. Już takich nie produkują. Okno. Wszystko co widzę to mgła. Nigdy nie odnajdę drogi do domu. Kanapa. Stare jak wszystko w tym domu. Pokryte kurzem i pajęczynami. Nie ma na to czasu. Muszę znaleźć sposób, żeby stąd uciec. Okej. I też to samo tu będzie. Lampa. Włącz. Nic się nie stało. Potrzebuję żarówki. Może jakoś tu znajdę. Fajna lampa. Świetnie. No ja wiem skąd weźmiemy żarówkę. Tylko obawiam się, że możemy się poparzyć. No te żarówki chyba są gorące. Gorące dokładnie. Dobra, ale mamy chyba ściereczkę, prawda? Użyj. No właśnie. No właśnie. Czyli mamy już żarówkę, możemy teraz śmiało wejść do tego pomieszczenia po prawej stronie. Lampa i włóż tam żarówkę. Ta-da! I stała się jasność. Książki. Książki wyglądają jakby nikt ich od dawna nie dotykał. Może zostawili je poprzedni właściciele. Co to? Stara książka telefoniczna? Zadzwoń po pomoc. To sprzed lat. Nie wiem czego szukać. No, czyli niestety nie zadzwonimy po pomoc. Lampa. Nic się nie stało, potrzebuję żarówki, może jakoś tu znajdę. Czyżbyśmy potrzebowali znów tej żarówki? Nie, musimy iść po kolejną. O ty gagatku, o ty gagatku. No dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Wiem, gdzie jeszcze jedna może być. Tu była druga. O tu, o właśnie tu. No to właścicieli już niestety. Pożegnali się z żarówkami w pokoju wejściowym. Przedsionku. Tak potocznie mówiąc po polsku. Dobra. Lampa. Kolejna żaróweczka. Telefon. Stary telefon wygląda to, że wciąż działa. Jest to naklejka z numerem 01392273592. Użyj. Mieszkanie Susan. Zadzwonię do mieszkania Susan najpierw. O nie, nie. Szlak by to. Nie pamiętam własnego numeru. Mam go zapisany gdzieś w domu, ale rzadko kiedy go używam. No to lipa. No zadzwońmy tutaj. Bez sensu. To musi być ten numer telefonu. Ale zapamiętajmy to. Najlogiczniejsze by było to, żeby zadzwonić na policję. Gorąca linia policji. W czym mogę pomóc? Nazywam się Susan Ashworth. Zostałam porwana. Ci ludzie są nienormalni. Zamierzają zjeść mnie żywcem. Nie wiem co robić. Proszę, musi mi pan pomóc. Proszę. Mogę prosić o podanie pani adresu domowego, kodu pocztowego, proszę pani? Słucham? To nieistotne. Zostałam porwana. Nie ma mnie tam.
Obawiam się, że będę potrzebował pani adresu w celu potwierdzenia tożsamości, pani Ashworth. Mieszkanie czwarte, Helen Street 12EX4422DL. Wystarczy? Teraz proszę coś zrobić, na miłość boską. Proszę się uspokoić, proszę pani. Kto panią porwał? Nie wiem, kim oni są. Nie przedstawiali mi się. Bila, niech pan poczeka. On jest hyclem, jeździ białym vanem. Może ma żonę. Oblała mi twarz wybielaczem. Suka. Oni są po prostu upieprzeni. Nie powstrzymają się przed niczym. Uciekłabym, ale jest taka mgła, a ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Została pani porwana przez parę małżeńską. Czy dobrze rozumiem? Nie, niezwykła para małżeńska. Nie rozumie pan, co do pana mówię? Ci ludzie są seryjnymi zabójcami. Wszędzie jest tu krew i kości. Znaczy, część z tego to kocia krew, ale jest też ludzka. Mówiłam panu, jedzą dzikie psy i koty, jedzą ludzi. Są popieprzeni, przyprawiają mnie o mdłości. Ma pani na myśli przypadek zakłócenia miru domowego, proszę pani? Co? Nie! Czy znała pani to małżeństwo przed tym incydentem? Czy jest pani spokrewniona? Jezu, czy powiedziałam cokolwiek, co mogłoby pana skłonić do takiego stwierdzenia? Proszę, niech się pani uspokoi. Ja tylko staram się pani pomóc, proszę pani. Muszę najpierw ustalić fakty, zanim będę mógł wysłać radiowóz. Niech pan posłucha. Proszę nabierzeć ten numer i dowie się pan, gdzie jestem. Może pan to zrobić, tak? Zawsze tak robią w filmach. Założę się, że nie ma pan już numer, że ma pan wyświetlony numer na ekranie. Proszę wyświadczyć mi przysługę i wysłać radiowóz, dobrze? Oczywiście, proszę pani. Proszę pozostać na linii. Czy była pani świadkiem znęcania się nad zwierzętami? Słucham? Wspomniała pani o kociej krwi. Czy to małżeństwo znęcało się nad zwierzętami? Jeśli tak, przełączę panią na oddział Ligi Ochrony Przyrody w pani okolicy. Chciałaby pani, żebym to zrobił, proszę pani? Pan żartuje? Nie, nie chciałabym. Dobrze, proszę pozostać na linii. Halo? Pani Ashworth? Jestem pani jeszcze? Tak, oczywiście, że jestem jeszcze tu. Zgodnie z naszymi aktami niedawno wypisała się pani ze szpitala. Czy obecnie leczy się pani w związku z jakimiś problemami psychiatrycznymi? Nie, nie o to chodzi. Pani Ashworth, proszę uważnie posłuchać. Mogę pani połączyć z dyżurnym lekarzem na oddziale psychiatrycznym szpitala, w którym niedawno otrzymała pani pomoc. Mogą pani tam pomóc. Musi pani tylko z nimi porozmawiać i wyjaśnić, co pani dolega. Nie jestem pieprzoną wariatką. Więc to tyle? Nie zamierza mi pan pomóc? Nie posiadamy kwalifikacji do udzielania pomocy psychiatrycznej, proszę pani. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z pani lekarzem. Czy podać pani numer na wypadek, gdyby chciała pani do nich sama zadzwonić? O, proszę się nie trudzić. Zadbam o siebie. Dzięki za nic. Do widzenia. No, prawie jak polska policja. Naprawdę. Identico. Identico. Dobra. Nasze słynne thanks for nothing. I radź sobie sam. Mamy jeszcze przejście do góry. Na górze są tylko sypialnie. Powinnam się na razie trzymać parteru. Okej. Drzwi do piwnicy. Na razie tam nie musimy nic zrobić. Mamy jeszcze ten chwytak? Czy nie mamy? Mamy chwytak. Drzwi do kuchni i tutaj jest zegar. Zbadaj. To stary zegar. Wygląda na to, że wciąż działa. Otwórz. Tak. Jakby w środku miało być ukryte przejście. Zostawię je do odkrycia dla kogoś innego. Mam już dość kłopotów. Drzwi wejściowe. Da się wyjść. Okienko. Szyba w tym oknie jest rozbita. To stąd pochodzi przeciąg. W środku widzę mojego porywacza śpiącego na krześle. Poluzowane cegły.
Część ściany jest uszkodzona. Prawdopodobnie wjechał w nią vanem. Sortir? Jakkolwiek jest uszkodzona, nie mogę wyciągnąć cegły gołymi rękami. Jakbyś użyła tępego noża? Okej. Rozumiem, że nie mamy już noża, ale mamy cegłę. Da się stąd wyjść? Ej, może to będzie najlepsze wyjście z tej sytuacji. Chyba nas cofnęło. Ale już wiem, co możemy zrobić z tym obrazem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo tak, jeżeli planujemy zagazować dziada, no to musimy ten przeciąg jakoś zablokować. Powinno zatrzymać przeciąg w piwnicy. I być może w wanie znajdziemy coś, co nam pomoże, zamknięte. Przykryj tył wana. Prawie się cieszę, że była mi przytomna, kiedy mnie tu przywiózł. Przez okno widzę zwierzęce odchody i krew. Ale tylnie drzwi są zamknięte. Ciekawe, czy gdzieś tu znajdę zapasowy klucz. Nie wiem. Jedno mamy. Drzwi są zamknięte, ale widzę, że zostawił telefon na siedzeniu pasażera. Może mogłem zadzwonić po pomoc, gdybym jakoś go wyciągnęła. Czyli tak. Jedyną możliwością w tej chwili, jaką możemy zrobić, to wyciągnąć jakimś cudem ten klucz. Przynajmniej tak mi się wydaje. A. Zlew, tak patrzę jeszcze mniej więcej. No i druga śmierć. Ale tak chyba musiało być. Tak chyba musiało być. Dlaczego ty nie chcesz przykryć tych szafek? Zakradnij się. Rozumiem, że przeciągu już nie ma. Tego wiadra możemy już chyba wlać wybierać. Nie jestem pewna, gdybym tylko mogła najpierw porozmawiać z Mitzi. O. A chwytak? No właśnie. Lepsze zastosowanie. Spójrz na okno. Z zablokowanym oknem jest dość duszno. Właśnie, czyli i tak nie możemy tam wejść. A na górze grasuje ta cholerna psycholka. Beatrice. Kochana Beatrice. Jak cię mogę pokonać? Jeżeli wejdziemy znów tutaj, to znów nas zabije? Nie, tym razem jej nie ma. Tym razem jej nie było. Nadal uważam, że możemy tutaj to użyć, tylko nie wiem jak. Chyba, że tu. Tu też nie. A, może wybieracz? Nie, nie tutaj. Altana, zajrzyj. No ta pojebuska tutaj siedzi. Tam sobie jedzonko. Cały czas ćwiartuje. Dobra, rozejrzyj się po pokoju. Sterta mięsa, czy może być ludzkie? Pewnie mogłem znaleźć na tych półkach coś użytecznego, ale najpierw muszę się jej pozbyć. Zostań i patrz. Jest jakaś trucizna. Dobra, chyba rozumiem, no ale to i tak musimy jakoś użyć tego chwytaka. Czemu ty nie chcesz tego chwytaka użyć? To jest jakiś bug. Naprawdę nie wiem. No jeszcze mam tylko jeden w sumie pomysł, ale to byłoby tak głupie do zrobienia. Czy do zrobienia? To byłoby ogólnie głupie. Tego nawet nie brałem tego pod uwagę, ale jeżeli trzeba. Zły pomysł. Mogę wymyślić do tego lepsze zastosowanie. No właśnie, ale gdzie?
Gdzie i co? I po co daje nam w ogóle tutaj te schody? Musimy znaleźć zastosowanie dla tej cegły, ale naprawdę nie wiem. No, dla mnie logiczne by było to, że bierzemy ten chwytak właśnie po to, żeby wyciągnąć klucz. Ale widzę, że gra nam na to nie pozwala. Telefon wiem, do czego będzie służył, ale musimy znaleźć jakiś klucz od vana. No chyba mam jeszcze jeden pomysł. No ale to też będzie głupie. Zakradnijcie, czy on ma tu gdzieś kluczyki od samochodu? No właśnie nie. To uwalić go cegą? No nie. Zleciłem pomysły. Tu nic nie ma. Wtedy wydaje mi się, że trafiliśmy na baga. Takie mam wrażenie. Dobra, jeszcze mam jeden pomysł, ale naprawdę to też byłoby bez sensu. To by było bez sensu. No właśnie, tutaj tego nie użyjemy, ale jeszcze może z przodu. Trzeba pamiętać, że jest tutaj problem w ten sposób, że może być złe tłumaczenie. Ale nie, żeby chyba aż tak. Naprawdę jedynym sposobem tutaj na zrobienie czegokolwiek to jest cholera jasna. Tu po tej stronie, tu po tej stronie. O. Serio, wydaje mi się, że to jest bug. Kurwa. Nie pomyślałbym o tym, naprawdę. Nie pomyślałbym o tym, że tutaj to może być problemem. To było głupie. To było głupie. Wystarczyło wejść do wanny i dopiero użyć. Mega głupie. No i teraz zostaje nam tak naprawdę cofnięcie się do vana. Wyjęcia telefonu. Już teraz będę chyba wiedział, co zrobić. I ty uwana. Jezu, co potworny odór. Ale co to? Wygląda na to, że ten idiota robi wszystko, co powie mu jego potworna żonka. Przyniósł tu swoją maskę gazową. Zabiorę ją. Nie będzie jej już potrzebował, kiedy tu skończę. Hell yeah! Mamy maskę przeciwgazową. Dobra, ale teraz użyję jeszcze raz tego clue. Co? What? No jaja sobie robicie. Ej, no nie róbcie sobie jej. No nie róbcie sobie żartów, proszę. Aha, okej. Nie ma kluczyków w stacyjce. Będę musiała znaleźć inny sposób. To było mega głupie. Jak lubię The Cat Lady, tak naprawdę to było mega głupie. No ile problemów. Dobra. Teraz wiem, co już mam robić. Dobra, musimy się ukryć. Nie, jeszcze nie. Zbadaj. Nienawidzę telefonów komórkowych. Nigdy nie miałem swojego. Ale teraz może być przydatny. Bateria jest w pełni naładowana. Może tylko wybrać numer. Odbierz. Nikt nie dzwoni. Zadzwoń.
Do mieszkania Suzy nie znamy numeru. Ukryj się pod stołem na szybko. Panienka z okienka pójdzie sprawdzić, kto to tak dzwoni. I my się z tobą, suko, rozprawimy również. Dobra, teraz szybko. Teraz na szybciorka. Tak, zabieramy pestycyd. Butelka pestycydu. Na etykiecie jest wyraźnie napisane niebezpieczne. Weź. Pewnie ją spotkamy w drodze powrotnej, nie? Na 100%. No jednak nie. A jednak się udało. Nara lady. To jest ten tak zwany cosplay pielęgniarki, to? No i teraz mamy cię, przyjacielu. Idziemy do piwnicy zabić dziada. Dobra. Maseczka jest. Nie, tutaj. Do wiadra. Nie jestem pewna. Gdybym tylko mogła najpierw porozmawiać z Mitzi. Ale jednak nie łapię tu sygnału, może powinien spływać na górze. Naprawdę, czy my musimy zadzwonić do Mitzi, nie znając numeru? No właśnie. No dobra, wiem, że nie masz tego numeru zapisanego, ale... Jest jeszcze jedna szansa taka, że możemy teoretycznie znaleźć to w książce telefonicznej. Odszukaj numer Susan, no właśnie, jest tu mój numer, lepiej go zapamiętam. Może się przydać. Zadzwoń. No dalej, Mitzi, odbierz telefon. Halo? Dzięki Bogu, nareszcie. Mitzi, to ja. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Gdzie pani jest, pani Ashworth? Porwali mnie jacyś psychopaci. Co? Jak to się stało? Tylko zeszła pani na dół, żeby sprawdzić, co z kotami. Posłuchaj, to nieważne. Później wszystko wyjaśnię. Ci ludzie są wariatami. Są mordercami. Albo ja, albo oni. Nie mam innego wyjścia. Znalazłem wybielacz. To przypomniało mi gaz, o którym rozmawialiśmy. Mogłem pozbyć się jednego z nich z pomocą gazu i zdobyć broń. Mówiłeś, że to dosyć łatwe. Pani Ashworth, nie. Nie może pani. Posłuchaj mnie, ten facet jest pierdolonym mordercą. Nie jest niczym więcej niż pasożytem. Nikt nie będzie za nim tęsknił. Zaufaj mi. Policja nie wybiera się mnie ratować. No naprawdę, przydałaby mi się broń, rozumiesz? Ja, ale... Jaki jest drugi składnik, Mitzi? Powiedz mi już! Okej, w porządku. Powiem pani. To nie fizyka kwantowa. Potrzebujesz po prostu jakiegoś pestycydu. Pestycydu? Nie mówiłeś, że to coś, co każdy ma w domu? No, pani by się nie przydał. Mieszka pani w mieszkaniu, wysoko nad ziemią. To dla ludzi mających domy, albo powiedzmy posiadłości? Można to w każdym razie dostać w każdym supermarkecie. Dobrze, co mam z tym zrobić? Po prostu zmieszać wybieracz i pestycyd.
upewnić się, że nie ma zbyt dużego przewiewu. I mieć na sobie coś ochronnego. Maskę gazową czy coś, tak? Jasne. Wybielacz, pestycyd. Mam. I maskę gazową. Jasne? Tak. Dzięki. Dobra. Dobrze. Dzięki. Życz mi szczęścia. Proszę uważać, pani Ashford. Będzie dobrze. Jestem twardą, dużą dziewczynką. To będzie jak przechadzka po parku. No to idziemy. Aczkolwiek wiedziałem, że to będzie to. Okej, panie Hitzlu. Ja cię jeszcze chcę w tym odcinku zaciukać. Wiadro. Wlej wybielacz. Nie chcę się otruć, powinnam. Dobra, najpierw maska, okej. Znaczy nie wiem, czemu to ci teraz przeszkadza. Wlej. I jeszcze pestycydy. Na razie, omo. I teraz pani Ashford wkracza do akcji. Suko. Ja nie wiem, czy mi tego filmu za te wulgaryzmy nie ściągną. No i to uwielbiam w tej grze. Naprawdę. Uwielbiam to w tej grze. Come to papa. Altana ogrodowa, nie podoba mi się to. Oho. Nie ma tej suki. Przytrzymaj, aby pociągnąć za spust. Thanks for nothing, bitch. Rozdział 5. Niektóre kwiaty nigdy nie nachylają się do słońca. Pani Ashworth, zamartwiałem się o panią. Wszystko dobrze? Jak pani wróciła? Przyszłam. Zobaczyła pani w tej mgle coś potwornego, prawda? Zobaczyłam potwora. Rozumiem, że teraz musimy się wykąpać, ale moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to zakończenie odcinka wam się podobało i że nie zostawiłem was z żadnym polsatem. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie raz jeszcze o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i my powoli zbliżamy się już oczywiście do 500 subskrypcji na kanale. W ogóle jesteście mega pod tym względem, że tak się rozszaleliście. Tak piękne wyświetlenia z Zomboida, z The Cat Lady. Ogólnie, naprawdę, motywujecie mnie do tego, żeby cały czas robić to, co właśnie w tej chwili robię. Dzięki raz jeszcze wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia.